prezes Parku Naukowo-Technologicznego Dariusz Bogdan i rektor Państwowej Szkoły Zawodowej w Suwałkach Marta Wiśniewska podpisali pierwsze porozumienie o współpracy. Porozumienie dotyczy rozwoju przedsiębiorczości wśród studentów, rozwoju prac badawczych oraz komplementarności badań laboratoryjnych. Z panią rektor jesteśmy tutaj stosunkowo niedługo i pierwszy raz następuje podpisanie takiego porozumienia, które ma wymiar absolutnie konkretny. Oto uruchamiamy projekt Zaparkuj swój biznes. Będzie to polegało na tym, że specjaliści z Parku Naukowo-Technologicznego w pomieszczeniach wyższej uczelni będą świadczyli usługę doradztwa biznesowego dla studentów. I to jest tylko i wyłącznie jeden obszar. To doradztwo biznesowe będzie koncentrowało się na tym, aby ujmować z punktu widzenia takiego klasycznie praktycznego pomysły, określać zakres tych pomysłów, robić do tego określony biznesplan, jak również dodatkowo analizę rynku, czy też poszukiwanie wspólnie ze studentem źródeł finansowania dla ich projektów. Ale to jest tylko i wyłącznie pierwszy obszar. Szkoła wyższa także ma coś do zaoferowania. Pierwszy pomysł jest taki też, żeby nasi naukowcy, nasi dydaktycy, nasi wykładowcy brali taki czynny udział też również w tym projekcie, wspomagając park swoją wiedzą i praktyczną, i merytoryczną. Także tutaj ten zakres taki tej teorii będzie przełożony na praktykę. Współpraca ma przyczynić się do rozwoju przedsiębiorczości. Strony porozumienia mają nadzieję, że konsultacje studentów z doradcami w przyszłości przełożą się na zwiększoną liczbę zakładanych firm. Nowa usługa jest bezpłatna i rusza z dniem 1 kwietnia. I to nie jest prima prelis.